Ciążą wam trochę powieki w tej chwili? Nie. No to dobrze. Ale chciałbym, żebyśmy zrobili sobie taki mały eksperyment i chciałbym was prosić o to, żebyście zamknęli oczy. Tak wszyscy. Nie bójcie się. Nie będę... Tak, już teraz. Nie będę niczego rzucał w waszym kierunku. Także nie musicie się obawiać, ale spróbujcie sobie dzięki temu, że zamknęliście oczy, wyobrazić, że straciliście wzrok. I waszym zadaniem jest, żeby trafić do domu. To może być trudne, prawda? Bo z tego miejsca, gdzie siedzicie, trzeba by było trafić na parking. I po drodze mamy sporo schodów i trzeba by było uważnie zejść po to, żeby się nie wywrócić. Tylko, że jak już odnaleźlibyśmy nasz samochód, to okazuje się, że nie można jechać, prawda? Więc musimy zrezygnować z samochodu i jedni udają się na Kozińce, inni do Nowej Osady, jeszcze inni do Czarnego. I mamy problem, bo jeżeli byłyby płoty, no to można jakoś próbować się nimi posiłkować, a jeżeli ich nie ma, to od jednego drzewa do drugiego drzewa. A wyobraźmy sobie jeszcze, jeżeli by cała Wisła nie miała wzroku. Jakby nasze miasto miało funkcjonować, kiedy wszyscy bylibyśmy ślepi. Czy funkcjonowalibyśmy? Mogłyby być z tym problemy. Jeżeli chcielibyście coś więcej na ten temat, już możecie otworzyć wasze oczy. Możecie sobie w domu jeszcze powyobrażać, jakby to nasze miasto funkcjonowało. Jeżeli byście chcieli coś więcej się dowiedzieć, to powstała książka, która opisuje taki fakt. Miasto ślepców się nazywa. José Saramago napisał taką książkę, bardzo zresztą ciekawa i pokazująca, w jaki sposób nawet ślepe społeczeństwo mogłoby funkcjonować, jakimi prawami by rządziło się, kiedy by wszyscy byli pozbawieni wzroku. Natomiast człowiek ten napisał takie zdanie. Uważam, że my nie oślepliśmy, lecz jesteśmy ślepi. Jesteśmy ślepcami, którzy widzą. Ślepcami, którzy patrzą i nie widzą. I to wydaje się dość ciekawa diagnoza w kontekście listu apostoła Jana. Objawienie świętego Jana, Apokalipsa, która w trzecim rozdziale, tam w wersetach od 14 do 22, właśnie opisuje pewien zbór. Zbór w Laodycei, którego jedną z cech właśnie było to, że byli ślepymi. Więc ten taki mały eksperyment, który tutaj teraz na wstępie zrobiliśmy, myślę, że powinien nam w jakiś sposób uzmysławiać, czy próbować dawać namiastkę tego, jak to jest funkcjonować, kiedy się nie widzi. Oczywiście powiecie, że są ludzie, którzy nie widzą, ich inne zmysły są bardziej wtedy wyostrzone. Ci, którzy widzą, też pomagają im w jakimś funkcjonowaniu. No ale generalnie jest to jakiś problem. Ale jeżeli zgodzilibyśmy się z tym, co ten pisarz stwierdził, że wszyscy jesteśmy ślepi, no to jest to duże wyzwanie dla społeczeństwa, dla ludzi. I tutaj chciałbym na chwilę zatrzymać się właśnie w tej Laodycei. Miasto to z historycznego punktu widzenia było bardzo bogate i swoją ważność i bogactwo zawdzięczało temu, że było położone przy jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych tamtego świata,
przy drodze prowadzącej z Efezu na wschód do Syrii i to była najważniejsza droga, z której tamci ludzie korzystali, a dodatkowo mieli jeszcze dwie inne drogi, które gdzieś tam się stykały wokoło tego miasta i pozwalały, żeby wygodnie do tego miasta dotrzeć i skorzystać z jego usług. I pewien historyk stwierdził, że jedynie pokój był potrzebny, aby Laodycea stała się wielkim przemysłowym i finansowym ośrodkiem. I tak się stało właśnie, bo wiemy, że Rzymianie, ich okupacja, jakby nie było, spowodowała pewnego rodzaju pokój, który dał możliwość, żeby różne miejsca w dobry sposób rozwijały się. I Laodycea jak najbardziej na tym skorzystała. I to, w jaki sposób charakteryzowane jest tutaj w Księdze Objawienia, no, znajduje duże odzwierciedlenie w historii tego miasta. Pierwsza cecha charakterystyczna tego miejsca to to, że Laodycea była bardzo bogatym miastem. Mieścił się tam ośrodek bankowy i finansowy. I tutaj Tacyt zanotował takie wydarzenie, że w 61 roku przed Chrystusem zostało ono zniszczone całkowicie przez trzęsienie ziemi. I mieszkańcy, bogaci ludzie, w tym samym roku jeszcze odbudowali to miasto własnymi środkami. Byli ludzie, którzy chcieli im pomóc w jakiś sposób, finansować też tę odbudowę, ale oni powiedzieli nie, my nie potrzebujemy, my mamy dość naszych zasobów finansowych, żeby poradzić sobie z tym problemem. Inna sytuacja też związana z bogactwem to Cyceron, który podróżował po Azji Mniejszej, właśnie w tym miejscu realizował sobie swoje te listy dłużne, które potrzebował, żeby mieć na bieżąco gotówkę. Także tutaj pod tym względem Laodycei niczego, naprawdę niczego nie brakowało. Kolejna taka cecha charakterystyczna, historycznie uzasadniona, to to, że w Laodycei mieścił się ośrodek wytwórczości tekstylnej i dobrze działał, ponieważ te owce, które tam gdzieś dookoła tego miasta żyły, można było z nich pozyskać wełnę, która była wykorzystywana do tkania tunik. I z tego była Laodycea bardzo dumna, ponieważ miała dobry materiał, dobrej jakości, który ludzie chcieli kupować i również tutaj mogła się tym szczycić. I jeszcze jedna rzecz, taka bardzo charakterystyczna dla tego miejsca, to, że był to ośrodek medyczny, którym można było leczyć choroby uszu i oczu. I dwóch lekarzy tutaj było takich wybijających się, których działalność powodowała, że ludzie chętnie przyjeżdżali do tego miasta, żeby nabywać maści, które miały pomagać na ich problemy ze słuchem i wzrokiem. Co ciekawe, ci ludzie byli na tyle sławni, że to spowodowało, że znaleźli się na monetach laodycejskich, czyli było to bardzo, bardzo duże wyróżnienie dla tych ludzi. Natomiast w tekście Księgi Objawienia, tutaj w trzecim rozdziale, czytamy od wersetu 18 takie słowa. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swojej nagości. Kup u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Taka jest prorocza wizja tego miasta i widzimy, że te rzeczy, które były jakąś chlubą dla tego miejsca, są tutaj pokazane jako słabości tego miasta, jako słabości ludzi, którzy tworzyli tamten zbór. Y
Kolejna rzecz, na którą dzisiaj chciałem zwrócić uwagę w kontekście Laodycei, to to, że oprócz tego, że możemy czytać o tych miejscach, które historycznie i geograficznie były tam w Azji Mniejszej położone na obszarze dzisiejszej Turcji i tych okolicznych krajów, było to, że w ten sposób Bóg też przekazuje informacje dla ludzi na przestrzeni wieków, ponieważ wiemy, że te zbory, które są wcześniej wymieniane, jak i ten, charakteryzują konkretne okresy czasu i wiemy też, że ten list do Laodycei jest tym listem dla nas. I tutaj wydaje mi się, że to połączenie tego cytatu noblisty i właśnie Księgi Objawienia jest takie bardzo, bardzo zastanawiające. Pozwólcie, że jeszcze raz go przywołam. Uważam, że my nie oślepliśmy, lecz jesteśmy ślepi. Jesteśmy ślepcami, którzy widzą, ślepcami, którzy patrzą i nie widzą. Bardzo duża zbieżność, no ale no, trudno, żebyśmy zostali w tym miejscu i myślę, że warto zastanowić się, co zrobić, gdzie znaleźć miejsce, gdzie można ten wzrok odzyskać. I kiedy zastanawiałem się nad tym, to tak zacząłem myśleć, czy jest takie miasto, no skoro tutaj Laodycea była miastem, czy jest takie miasto, w którym można było odzyskać wzrok, o którym możemy czytać sprawozdanie na kartach Pisma Świętego. I tak trochę czasu mi to zajęło, ale ostatecznie uznałem, że Jerycho może być takim miastem, gdzie ludzie mogą odzyskiwać wzrok. Pod względem rozwoju Jerycho również było takim dobrym miejscem, gdzie warto było żyć. Jednym z najbogatszych w Palestynie, które wsławiło się tym, o czym pisał Józef Flawiusz, że było boskim regionem, najbardziej urodzajnym w Palestynie i Rzymianie wywozili stamtąd daktyle i balsam na cały świat. Czyli widzimy, że mamy Jerycho, które ma dobrą lokalizację, jest położone nad Jordanem, które z Jerycha otwierała się droga do Jerozolimy jak najbardziej i dalej później przez rzekę Jordan w inne rejony świata, czyli mamy szlak komunikacyjny i mieli towary, które warto było sprzedawać, żeby zapewnić dobrobyt. I tutaj historyk Józef Flawiusz mówi, że to było bardzo urodzajne miejsce i parało się handlem, ludzie tam chętnie docierali. Czyli mamy tutaj taki pierwszy punkt, który chciałem, żeby był spełniony, ale czy mamy przykłady ludzi, którzy w tym mieście odzyskali wzrok? I tutaj nasze myśli powinny pójść do Ewangelii Łukasza, do rozdziału 18, gdzie możemy przeczytać historię uzdrowienia niewidomego. Ten człowiek w Ewangelii Łukasza nie został nazwany, natomiast w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Marka możemy przeczytać o tym, że nazywał się Bartymeusz. Bartymeusz był człowiekiem niewidomym i w 35 wersecie czytamy, że gdy Jezus zbliżał się do Jerycha, przy drodze siedział i żebrał pewien niewidomy. Bartymeusz swoje życie wiódł pewnie w taki sposób, w jaki mógł człowiek niewidomy. Niewiele mógł zrobić, niewiele mógł sobie pozwolić, więc żeby pozyskać jakieś utrzymanie, znaleźć jakieś środki finansowe, no to zdecydował się na to, na co mógł, czyli siedział w tych swoich możliwie żałachmanach i czekał, aż ktoś zdecyduje się mu pomóc, zlituje się w jakiś sposób. I w pewnym momencie jego życia usłyszał, że pojawił się tłum ludzi, którzy szli w towarzystwie Jezusa.
I tutaj ciekawa rzecz się pojawia. Czytamy o tym w wersetach 37, 38. Powiedzieli mu więc, że to Jezus z Nazaretu przechodzi. Wówczas niewidomy zawołał: Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. Możemy tutaj zauważyć taki pierwszy paradoks, który się pojawia, że ludzie, którzy towarzyszą Jezusowi, nazywają Jezusa człowiekiem z Nazaretu. Natomiast Bartymeusz, który nie widział, mówi o Jezusie, że jest synem Dawidowym. Paradoks. Można by się zastanawiać, którzy ludzie widzą, a którzy są ślepi. I dalej czytamy o tym, że tłum, który podążał za Jezusem, starał się go uciszyć. Kto był w tym tłumie? Zapewne byli uczniowie, którzy mieli możliwość poznania Jezusa wcześniej i zauważenia, co robił, w jaki sposób funkcjonował. Ale byli też ludzie, którzy słyszeli jego kazania, którzy być może doświadczyli uzdrawiającej mocy Jezusa Chrystusa. No i też to się takie jakieś niezrozumiałe wydaje, że ludzie, którzy widzieli, obserwowali Jezusa, jego życie i funkcjonowanie na tej ziemi, no, odbierają w jakiś sposób tę możliwość, żeby Jezus mógł zareagować i zrobić coś dobrego dla Bartymeusza. Starają się go uciszyć, natomiast wiemy, że Bartymeusz krzyczał jeszcze głośniej i na pewno nie pozwolił, żeby tutaj ci ludzie go uciszyli. I bardzo mi się podoba to, że w tym tłumie, w tym zgiełku, który tam może w jakiś sposób był, Jezus jest tym, który słyszy. Pomimo tego, że są jakieś niesprzyjające warunki, no bo wiadomo, że tutaj siedzimy w jakiejś ciszy, nie ma żadnych przeszkód, żebyście usłyszeli. Jeszcze mam tutaj wzmocnienie w postaci mikrofonu, więc nie ma możliwości, żebyście mnie nie usłyszeli. Natomiast w takim zgiełku, tłumie, gdzie każdy coś mówi, coś tam ktoś krzyczy, ktoś coś przekazuje innej osobie, zawsze pojawia się jakiś harmider, który może to utrudnić. Natomiast tutaj widzimy, że Jezus ma bardzo wyczulony słuch i zauważa tego człowieka. I nie decyduje się, żeby tutaj wziąć sprawy w swoje ręce, tylko zatrzymuje się przy nim i pyta: co chcesz, żebym ci uczynił? W jaki sposób mam zareagować na potrzebę twojego życia? I dopiero kiedy Bartymeusz mówi o tym, że chce widzieć, to wtedy Jezus zaczyna działać. Fajne jest też to, o czym tutaj później w podsumowaniu czytamy. Coś sobie przełożyłem tę stronę za bardzo. W podsumowaniu tej historii czytamy, że kiedy niewidomy odzyskał wzrok, to jest 43 werset, po tym ruszył za Jezusem i chwalił Boga, a cały lud na widok tego, co się stało, oddał Bogu cześć. Czyli widzimy, że kiedy coś wydarzyło się w życiu tego człowieka, to nic nie było w stanie zatrzymać go, żeby chwalić Jezusa, a przy okazji zaraził ten tłum, który był mu przeciwny na początku, do tego, żeby na widok tego, co się wydarzyło, ci ludzie oddali cześć Bogu. Jak to się, ta historia ma się do tego, nad czym zastanawiamy się, nad możliwością, miejscem, żeby odzyskać wzrok? Wydaje mi się, że tutaj jedna lekcja to ta, że Bóg oczekuje od nas wyraźnej prośby, że chcemy, żeby coś zmieniło się w naszym życiu, że chcemy, żeby kierował naszymi oczami, że chcemy, żeby nam otwierał ten wzrok i pokazywał, co jest ważne, co jest mniej ważne. A druga rzecz, to czym tutaj charakteryzował się Bartymeusz, była to
wiara, która spowodowała, że mógł wierzyć, że jeżeli poprosi Jezusa, żeby coś zrobił dla niego, to się rzeczywiście może zdarzyć. Czyli mamy tutaj takie dwa pierwsze wnioski, które możemy z tej historii wyciągnąć, o tym, że trzeba prosić Pana Boga o dobry wzrok, a musimy o Niego prosić, no bo znikąd nie wzięła się ta charakterystyka ostatniego zboru, który na tej ziemi będzie funkcjonował przed przyjściem. I wiara w to, że Bóg może ten wzrok nam pozwolić odzyskać. Kolejna historia, z której też chciałbym jakieś wnioski wyciągnąć, jest w kolejnym rozdziale. Jest to historia Zacheusza. Tutaj widzimy, że Jezus po tym, jak uzdrowił przed Jerychem Bartymeusza, to później wszedł do Jerycha i przechodził przez to miasto. I w tym mieście mieszkał Zacheusz. Wiemy, że był celnikiem, wiemy, że nie był zwykłym nawet celnikiem, tylko był przełożonym celników, więc możemy wnioskować, że był bardzo bogatym człowiekiem, któremu naprawdę niewiele pod względem finansowym można by jeszcze pomóc, ale przy okazji pewnie był w jakiś sposób samotny, bo również mamy świadomość tego, że celnicy byli ludźmi, którzy żyli tak trochę na marginesie społeczności żydowskiej. Nie wiemy natomiast, dlaczego zdecydował się na ten zawód, czy to w jakiś sposób odziedziczył po swoim ojcu, czy po prostu sam, widząc, w jaki sposób celnicy żyli w tamtym czasie, po prostu zdecydował, że dla niego ważne są pieniądze, ważne jest to, żeby mieć dostatek finansowy i żadnych braków pod tym względem, i dlatego zdecydował się. Możemy tylko przypuszczać, dlaczego tak się wydarzyło. Ale na pewno ten człowiek, kiedy funkcjonował w tamtym środowisku, kiedy pracował przy pobieraniu cła, spotykał się z różnymi ludźmi. I zapewne ci, którzy przyjeżdżali do niego, żeby to cło zapłacić, to rozmawiali z nim, opowiadali o tym, że nad Jordanem, tuż obok przecież, spotkali Jana Chrzciciela, który był takim dziwnym człowiekiem, który głosił, żeby się upamiętać, który był tak odważny, że napominał również Heroda, który miał władzę, żeby zrobić mu krzywdę przecież, a Jan Chrzciciel nie wahał się, żeby napomnieć go w jakiś sposób. Możliwe, że sam Zacheusz podróżował również i kiedyś natknął się nad Jordanem na Jana Chrzciciela, przystanął gdzieś i słuchał o tym, żeby celnicy nie pobierali więcej niż to jest potrzebne. Być może te informacje w jakiś sposób do tego człowieka docierały. I kiedy usłyszał o Jezusie Chrystusie, kolejnym dziwnym człowieku, to już postanowił, że musi zobaczyć tego człowieka. Myślę, że ten proces zmiany w życiu tego człowieka, o tym symbolicznym odzyskiwaniu wzroku przez tego człowieka, no właśnie towarzyszyło to takie stopniowe otwieranie się jego oczu, stopniowe szukanie jakichś wskazówek, jak to jego życie powinno wyglądać. Pieniędzy mu nie brakowało, ale pewnie jakiś głód duchowy, głód lepszych rzeczy w sercu tego człowieka się pojawiał, i kiedy usłyszał o tym, że Jezus będzie przechodził przez Jerycho, to stwierdził, że musi być jednym z tych, którzy zobaczą Jezusa. I ten urząd, który sprawował, nie stanął na przeszkodzie tego, żeby wspiąć się na drzewo i być jednym z tych, którzy będą oglądać przejście Jezusa przez to miasto. I co ciekawe, tutaj Jezus prezentuje się jako ten, który ma świetny wzrok.
No bo gdzieś tam w liściach jakiś człowiek schowany, tutaj tłum dookoła, a Jezus dokładnie w tym miejscu, gdzie była ta sykomora, gdzie był na niej Zacheusz, zatrzymuje się i dostrzega go gdzieś między tymi liśćmi i mówi, że musi być dzisiaj w domu tego człowieka gościem. I tutaj znowu możemy zauważyć pewien paradoks, który się pojawia, bo ludzie zamiast cieszyć się, że Jezus dostrzegł kolejnego grzesznika, który może być jego naśladowcą, znowu zaczynają szemrać, że zadaje się z ludźmi, którzy nie mają najlepszej reputacji, którzy na pewno niczym dobrym się nie charakteryzują. Ale w tamtym momencie właśnie Jezus jest tym, który sprawia, że Zacheusz zupełnie odzyskuje wzrok, jest gotów podzielić się połową majątku, jeszcze chce oddawać innym, którym uczynił coś złego. Jaki wniosek dla naszego tematu, którym się zajmujemy? Możemy zauważyć tutaj, że dzięki temu, że pojawiali się ludzie w życiu Zacheusza, sam zapragnął, żeby spotkać Jezusa, zapragnął zmieniać swoje życie. Także możemy zauważyć, że tutaj ten proces odzyskiwania wzroku jest stopniowy. Nie zawsze wszystko od razu jest możliwe, ale sukcesywnie Bóg działa na serce każdego człowieka i daje wreszcie możliwość odzyskania w pełni wzroku. I ostatnia historia, do której bym chciał tutaj w tym momencie dzisiaj nawiązać, to historia z 10 rozdziału Ewangelii Łukasza. Wydawałoby się, że Bóg, Jezus zawsze dążył do tego, żeby wszyscy widzieli dobrze, natomiast tutaj możemy znaleźć takie zastanawiające słowa. Tutaj rozdział 10 od wiersza 21 czytamy coś takiego. W tej też chwili Jezus rozweselił się w Duchu Świętym i powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je ludziom o dziecięcej prostocie. Tak, Ojcze, uczyniłeś to, gdyż takie było Twoje życzenie. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn, nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce objawić. Dziwne słowa, takie pokazujące, że no z jednej strony jakby Bóg chciał, żeby wszyscy wszystko widzieli, ale tutaj wyraźnie widać, że nie wszyscy widzą dobrze. I żeby dobrze ten fragment zrozumieć, to dalej pojawia się kolejna historia, mówiąca o znawcy prawa, który przyszedł do Jezusa. Jego intencją było, żeby Jezusa wystawić na próbę. I tutaj Jezus zadaje mu pytanie, co czyta w prawie. Ten człowiek odpowiada, że żeby otrzymać życie wieczne, to trzeba kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił, a bliźniego jak siebie samego. I tutaj ten człowiek wyraźnie charakteryzuje się tym, że potrafi odpowiedzieć na temat prawa, zna go, potrafi cytować z głowy, natomiast ma problem, nie wiem, świadomie, nieświadomie z tym, żeby scharakteryzować, kto jest jego bliźnim. I na te słowa Jezus w dalszej kolejności opowiada historię miłosiernego Samarytanina i tutaj też ta historia jest zakotwiczona w okolicach Jerycha, czyli też mamy historię, która mówi o jakimś odzyskiwaniu wzroku.
Jezus podjął ten wątek i powiedział, 30 werset. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając blisko śmierci. I tamtą drogą podążały kolejne osoby. Wiemy, że to był kapłan, który też schodził z Jerozolimy do Jerycha. Wiemy, że był lewita i wreszcie pojawia się Samarytanin. No i tutaj też pojawia się pewien paradoks w tej historii, ponieważ w tej Jerozolimie to byśmy spodziewali się zastać ludzi, którzy widzą i wiedzą. Natomiast widzimy, że zarówno kapłan, jak i lewita no, nie byli takimi ludźmi, którzy byli gotowi, żeby w jakiś sposób pomóc temu człowiekowi, który został pobity. Dopiero Samarytanin, który miał dobry wzrok i jeszcze lepsze serce, by zareagować, żeby poświęcić swoje bezpieczeństwo, poświęcić swój czas i środki, decyduje się, żeby w jakiś sposób pomóc temu człowiekowi. W najlepszy zresztą sposób. I tutaj możemy zauważyć, że ci ludzie, od których oczekiwalibyśmy dobrego wzroku, tego wzroku nie mają, a człowiek, który gdzieś tam się pojawił, nagle ten dobry wzrok posiadał. I taki wniosek, który dla mnie tutaj w tym naszym temacie się pojawia, że dobrym sposobem na wieczność i dobry wzrok jest możliwość czy umiejętność dostrzegania bliźnich, dostrzegania ich potrzeb, które się pojawiają, reagowania na te potrzeby. Umiejętność opatrywania ich ran, służenia im dobrym słowem, czy poświęcenia uwagi, czy zwyczajnej akceptacji w tym momencie, w tym miejscu, w jakim się znaleźli. I potwierdzeniem tej koncepcji są teksty z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału, gdzie w wersetach od 35 do 40 czytamy o tym, że Jezus mówi, że był głodny, że był spragniony, że był nagi, że był obcym przybyszem i wtedy ludzie dostrzegli, zareagowali. Były dwie grupy ludzi, które znalazły się w tej sytuacji i jedna zareagowała, druga pytała, kiedy to się wydarzyło. Ale Jezus właśnie tutaj w tym momencie mówi o tym, że umiejętność dostrzeżenia właśnie takich ludzi to jest sukces, to jest dobra rzecz. I powoli kończąc tą krótką analizę, chciałbym jeszcze zerknąć do 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, który moim zdaniem w kontekście wzroku, dobrego wzroku jest niezwykle istotna. I tutaj w 62 wersecie tego 9 rozdziału czytamy takie słowa. Temu Jezus powiedział, ten, kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. No, ciekawe słowa w kontekście wzroku. I taką ilustracją dla tej sytuacji może być sytuacja z życia żony Lota, która kiedy została wyprowadzona z Sodomy, dostała wyraźne polecenie tego, żeby nie oglądała się wstecz, żeby nie patrzyła na to, co zostawiła, żeby szła i uciekała do tego miasta, które było dla niej przygotowane. Mimo tego wiemy, że historia dla niej kończy się tragicznie. Stała się słupem soli, straciła swoje życie. W tym kontekście poczyniłem sobie taką małą statystykę czy obserwację w kontekście naszego zboru z mijającego kwartału, w którym rozmawialiśmy o Księdze Objawienia. I no, cały czas zastanawiam się w jakiś sposób nad tym tematem i próbuję
próbuję znaleźć dla siebie jakąś odpowiedź. Mianowicie, kiedy czytaliśmy tą Księgę Objawienia, księgę, która mówi o Jezusie Chrystusie, jego rozwiązaniu problemu grzechu, to tylko na jednym nabożeństwie nie usłyszałem jakiegoś nawiązania do pandemii. I tak się nad tym zastanawiam, czy w jakiś sposób właśnie nie jest to patrzeniem wstecz. Czy to nie jest coś, co może odbiera nam dobrą perspektywę, żeby patrzeć w przyszłość? Czy nie odbiera nam to w jakiś sposób dobrego wzroku i nie pokazuje, że coś przysłania nam pewne rzeczy? Ja cały czas myślę jeszcze nad tym i chciałem wam to wrzucić jako też jakieś takie... taki temat do przemyśleń, czy my nie powinniśmy ruszyć jakoś do przodu i zacząć zastanawiać się nad kolejnymi wyzwaniami, które niesie przyszłość. Chętnie usłyszałbym też jakieś wasze spostrzeżenia w tym temacie, bo wiem, że ten temat jakoś tak cały czas żyje, natomiast no, zastanawiam się, czy powinien, czy nie powinniśmy pójść dalej. Ale tyle. Starożytni, kiedy chcieli pokazać coś wartościowego, coś, co warto naśladować, pisali biografię. Pisali żywoty. I ludzie chcieli wzorować się właśnie na takich dobrych przykładach ludzi, którzy coś osiągnęli w życiu, albo byli jakimiś dobrymi przywódcami, albo sprawdzili się w walce. I właśnie Ewangelie są przykładem właśnie takich żywotów, takiej historii, przykładem literatury, z której myślę, że warto brać przykład. Bohaterem tych Ewangelii jest przecież Jezus Chrystus, który na kartach czterech Ewangelii pokazywał, w jaki sposób żyć, w jaki sposób postępować, i wydaje mi się, że jest najlepszym przykładem i do tego, żeby w jakiś sposób codziennie, każdego dnia mieć go przed swoimi oczami, żeby z niego czerpać inspirację do dalszego życia. Naszym celem jest wieczność w obecności Boga, a zadaniem opowiedzenie innym, co uczynił nam. Dzisiaj w apelu ewangelizacyjnym mówiliśmy o tym, w jaki sposób spotkał się z Samarytanką, i to spotkanie spowodowało, że ona zaczęła zmieniać swoje życie. Opowiedział jej wszystko, co uczynił, co jej uczynił swoim znajomym z miasta, gdzie mieszkała. Dlatego prośmy Boga o dobry wzrok, zastanawiajmy się, w jaki sposób widzieć tę rzeczywistość, która nas otacza. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to możemy prosić Pana Boga o takie dobre okulary, które spowodują, że będziemy dobrze widzieć. Szatan skłania nas do tego, żebyśmy oglądali się wstecz, żebyśmy żyli tym, co działo się kiedyś, natomiast Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy patrzyli w przyszłość, żebyśmy realizowali nasze powołanie, to w tym miejscu, w którym jesteśmy, w jaki sposób żyjemy, żebyśmy opowiadali innym ludziom o Jego mocy i Jego działaniu w naszym życiu. I kiedy próbuję odpowiedzieć sobie, gdzie możemy odzyskać wzrok, to nie tylko w Jerychu, nie tylko w Laodycei, ale w Wiśle, w tych miastach, w których żyjemy, też możemy odzyskać wzrok. Pod jednym warunkiem, kiedy będziemy patrzeć na Jezusa Chrystusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary. Amen.